Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kanale Wbrew Cenzurze. Mateusz Piskorski. Jak co tydzień program Geomat. Krótko, publicystycznie, polemicznie i w oczekiwaniu na Wasze komentarze, Wasze opinie, Wasze głosy, bo to w tym formacie jest najważniejsze. Oczywiście tradycyjnie zapraszam na wszystkie media społecznościowe. Zapraszam również do oglądania naszych kanałów w innych językach, Without Censorship w języku angielskim i Papryki Cenzury w języku rosyjskim. Proszę Państwa, czas za kratami, czas za murami płynie naprawdę. Dla wielu ludzi, szczególnie tych mniej rozgarniętych, których pożera tam nuda, bardzo wolno, jednostajnie, smutnie, przygnębiająco. To problem jakiś 100 tysięcy Polaków, bo mniej więcej tylu w tej chwili przebywa za owymi kratami. To problem, który pamiętają ci, którzy za tymi kratami byli. To już pewnie będą jakieś miliony ludzi, którzy w pewnym momencie swego życia mogli tam trafić. Problem zatem w naszym społeczeństwie dobrze znany. Problem, który po raz pierwszy, nieoczekiwany zapewne dla wielu, dotknął byłych posłów, byłych ministrów, ministra i wiceministra, słynnych Kamińskiego i Wąsika. Przestępców, którzy posługując się aparatem państwa, niszczyli ludzi, na razie udowodniono im zniszczenie, czy próbę zniszczenia świętej pamięci Andrzeja Lepera, ale zapewne, gdyby tak pogrzebać to kierowane przez nich służby, zniszczyły o wiele więcej naszych rodaków. Warto byłoby się temu swoją drogą przyjrzeć i zadbać o to, aby wymiar sprawiedliwości mógł być konsekwentny i wydawać kolejne wyroki, już wówczas w warunkach recydywy, dotyczące działań podejmowanych przez tych właśnie panów kierujących niegdyś naszymi służbami specjalnymi. Proszę Państwa, ale skoro już mówimy o więziennej rutynie, nudzie, chciałem Państwa do czegoś zachęcić. Napiszcie listy, tak, listy, które urozmaicają szarą więzienną rzeczywistość do Kamińskiego i do Wąsika. Podajemy adresy. Pan Kamiński przebywa obecnie w Radomiu, tamtejszym areszcie śledczym, przy ulicy Wolanowskiej 120-26-600, kod pocztowy Radom. Pan Wąsik zaś przebywa w Rzekuniu, Przytuły Stare, ulica Główna 32, kod 07-411. Macie adresy, zresztą możecie je znaleźć bez problemu w internecie. Napiszcie do tych panów, bo ich bliscy, ich kumple polityczni, partyjni chwalą się, że do nich piszą. I ci panowie mogą mieć mylne wrażenie, tak jak niektórzy wariaci mają mylne wrażenie, iż są Napoleonami przykładowo, że są więźniami politycznymi. O tym, że nimi nie są, już tutaj mówiliśmy. Natomiast uświadommy im jeszcze jedną rzecz. Uświadommy im, że gdy setki, może tysiące niewinnych ludzi za ich sprawą trafiało do aresztów, to nie narzekali, tak jak robią to oni, że w celi jest za zimno. Nawet jeśli narzekali, nikt o ich narzekaniach nie wiedział. To nie ogłaszali wszem i wobec jakichś głodówek, bo nawet gdyby je ogłosili, to za te głodówki czekały ich kary dyscyplinarne w zakładach karnych, w aresztach, a w końcu przymusowe dokamianie. Nie narzekali też, a może ich narzekań nikt nie słyszał, na jakość tej brei, tego paskudztwa, czym ludzie, tak, ludzie, nasi rodacy za murami, za kratami są karmieni i często nie mają wyjścia. Muszą tą breję spożywać ze szkodą dla własnego zdrowia. Nie narzekali na to, że na wszystkie choroby, na nowotwory, na choroby serca i układu krążenia podawano tym więźniom i dalej się podaje, co proszę Państwa, paracetamol. Najtańsze.
Paracetamol miał być panaceum na wszystko. Ludzie w polskich więzieniach umierają, proszę Państwa. Ich rodziny protestują, piszą, ale też ich narzekania nie słychać. Narzekanie ludzi zgarniających i zarabiających krocie w porównaniu z zwykłym, przeciętnym Polakiem. Ludzi, których rodziny, jak dowiadujemy się z mediów, również zarabiają krocie. Narzekają na złe warunki osadzenia w zakładzie karnym. Opowiadają o tym, jak bardzo cierpią. Ich oderwane od rzeczywistości małżonki mówią, że nie wiedzą, jak napalić w piecu. Ich rodziny płaczą, bo nie wiedzą, jak poradzić sobie z długotrwałą, trwającą, no zaledwie kilkanaście dni na razie i pewnie niewiele dłużej, rozłąką. Ci sami ludzie, proszę Państwa, i napiszcie o tym w listach do nich skierowanych, niech im będzie lżej. Ci sami ludzie wtrącali przez wiele lat do więzień tych, którzy pozostawiali na wolności małe, rzeczywiście płaczące za nimi dzieci. Wtrącali do więzień ludzi chorych, którzy już z tych więzień żywi nie wychodzili. Wtrącali do więzień ludzi, których rodzice ze zgryzoty, smutku umierali wtedy, gdy ci więźniowie, ich dzieci znajdowali się za kratami. Wtrąceni tam bezprawnie przez tych właśnie przestępców. Mam do Państwa gorący apel. Ja do nich napiszę, przypomnę im kilka spraw. Napiszcie do nich również Wy. Niech smutną, szarą, więzienną rzeczywistość uprzyjemnią im nie tylko peany, które pewnie dostają od swoich sekciarskich wyznawców z ich partii. Niech te dni sprowadzą ich również na ziemię. Napiszcie do nich po to, by sprowadzić ich na ziemię i pokazać im, kim są. Pokazać im, że tu, za tymi murami na wolności, po tej stronie murów, nie wszyscy są ich fanami, nie wszyscy głoszą, że oni są jakimiś więźniami politycznymi i wierzą w tą naiwną bajeczkę o ich rzekomej walce z korupcją. Napiszmy do nich. Napiszmy do nich szczerze, do bólu, bez żadnej cenzury. Być może to pozwoli, choć ja osobiście jestem tu pesymistą, na choćby minimalną skruchę, a nawet w przyszłości resocjalizację tych zdegenerowanych jednostek. Zachęcam. Szukajcie adresów, wykorzystajcie te, które tutaj podaliśmy i piszcie do przestępców Kamińskiego Mariusza i Wąsika Macieja. Zróbmy to dla nich, chcąc ich przywrócić naszemu społeczeństwu. I zróbmy to też sami dla siebie, żeby ci ludzie nie bujali tam, za tymi murami, w obłokach. Apeluję i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym Geomacie, w kolejnych programach na Brew Cenzurze. Już jutro o godzinie 15:00 Rapot z Frontów Ekstra. Żegna się z Państwem Mateusz Piskorski. Do widzenia.